Witam was wszystkich serdecznie. Dzisiaj nowy odcinek na temat patch notesów 922. Today, this will be both in English and Polish. There's gonna be a second movie right after this one, done in English, but I wanted to do the Polish one first, so bear with me. Tak jak powiedziałem, zrobimy dwa filmiki, jeden polski, drugi angielski, z tym samym topikiem. Chodzi nam o patch notki 922, które wchodzą już na PBE dzisiaj. Nie wiem, czy nawet już teraz nie weszły, albo wejdą dosłownie za paręnaście minut. Jest to dlatego ważne, początki z PBE, zwykle się nie zajmuje opisywaniem początek z PBE, a nawet Riot ich nie wypuszcza, ale tym razem zmian jest po prostu na tyle dużo i są na tyle, powiem tak, one nawet nie jest, że ich jest dużo, ale one są tak ogromne, że każdy potrzebuje je przeczytać, albo przynajmniej dowiedzieć się od kogoś, na czym one polegają, żeby grać po prostu w grę, bo TFT przechodzi taką przemianę, że równie dobrze można by nazwać w tym momencie to TFT 2, a nie TFT 1. Tak do tej pory mieliśmy. Więc wsiadamy teraz na notki 9.22 z PBE. Od razu wjeżdżamy w temat. Tylko przypomnę wam, że jutro już gramy na PBE i przez cały tydzień będziemy grać na PBE, przygotowując się do drugiego setu z nowymi postaciami, bo będą już te nowe postacie właśnie na serwerze PBE, dlatego się skupiamy na tych patch notach. Największa zmiana, i słuchajcie, to jest coś, co jest po prostu niesamowite. Powiem wam też anegdotkę, bo zwiększono wielkość mapy. Do tej pory każdy gracz miał tylko 3 rzędy, a teraz będzie miał każdy gracz 4 rzędy. Czyli tak jak w innych grach Auto Chess, sama plansza będzie po prostu zdecydowanie większa i zmienia to kompletnie styl gry, zmienia to kompletnie też, w jaki sposób postacie będą się zachowywały, w jaki sposób będziemy je ustawiać, w jaki sposób będzie grało się asasynami, rangerami, czy każdą inną postacią, która ma zasięgowy atak. Więc jest to ogromna zmiana. Anegdotka jest taka, że kiedy byłem w Los Angeles w połowie tego roku, testując alfa wersję TFT, w naszym pokoju, gdzie było 8 osób, a praktycznie każdy pytał, dlaczego mapa jest taka mała i czy nie warto by jej zwiększyć. Każdy z nas oczywiście wiedział, że to jest ogromne przedsięwzięcie, żeby nagle zmienić wszystkie grafiki, UI, a raczej AI, wszystkich postaci, które będą się poruszały na tej mapie. Jest to raczej nie do zrobienia na ich pierwsze wypuszczenie gry. Byłem raczej sceptyczny co do tego, czy Riot kiedykolwiek to zrobi, z racji, że jest to ogromne przedsięwzięcie, aż tak dogłębna zmiana gry. Ale bardzo się cieszę, że to zrobili, bo to po pierwsze pokaże nam, czy rzeczywiście będzie to lepsze niż mniejsza mapa, a po drugie pokazuje, że Riot naprawdę chce starać się zrobić TFT jak najlepszą grą, jak tylko możliwe. Więc porozmawiamy teraz na sam temat już, w jaki sposób to wpływa na rozgrywkę. Przede wszystkim przy trzech rzędach bardzo łatwo ustawić się w takiej pozycji na mapie, żeby twoje jednostki nigdy się nie ruszały. To można było zauważyć przy graniu rangerach, gdzie ustawiało się rangera o mniejszym zasięgu, raczej o większym zasięgu z przodu, a o mniejszym zasięgu z tyłu, żeby ten z przodu przeblokował tych z tyłu i nie atakowali ich, żeby nie ruszali się po prostu do przodu, nie zmieniali pozycji. To samo widzimy także w budowaniu brawlerów z Jinx, gdzie ustawia się dwóch Blitzcranków, które blokują Jinx przed jakimkolwiek ruchem w trakcie gry. I jest to też bardzo ważne. A ta zasada ciągle by jeszcze istniała, ale jest na tyle dużo miejsca naokoło, że ona po pierwszym wykonanym ataku już najprawdopodobniej będzie zaczynać się ruszać w każdym kolejnym. Zmienia to także istotę działania Rapid Fire Kanona, który jeśli będzie jeszcze w grze, bo tego nie wiemy, może nie będzie go, albo w sumie może będzie, zaraz się dowiemy, bo tam jest item changes, o których jeszcze nie przeczytałem. Będzie miał w tym momencie ogromny wpływ na to, jak się ustawia na planszy. Kolejnym także rzeczą, która będzie w tej chwili wyglądała inaczej, jest granie asasynami i właśnie tak zwane decornerowanie przeciwnika, czyli wyciągnięcie przeciwnika do przodu, żeby twoi asasyni mogli skoczyć na backline i atakować ten backline. I w przypadku trzech rzędów było to dosyć ciężkie, albo czasami nawet niemożliwe do wykonania, szczególnie po zmianach w szybkości movementu jednostek zaraz po rozpoczęciu walki, to w tym momencie wygląda to na to, że asasyni będą troszeczkę lepsi niż byli. Ale, to też jest bardzo istotne, co z tego, że możesz szybciej skoczyć na przeciwnika gdzieś na backline i zabić mu jednego z jego range'owych bohaterów, jeśli bohaterowie cały czas poruszają się z taką samą prędkością, a mają dalszą odległość do przebycia do następnej postaci. I w tym momencie, zakładając oczywiście, że postaci nie zmieniają szybkości poruszania się, tylko zostaje ona taka, jaka była do tej pory, to w tym momencie postaci, które mają ranged attack, mają naturalny buff do swojej efektywności, z racji tego, że
postacie będą dłużej do nich szły, więc one mają więcej czasu na DPS-owanie, więc mają więcej DPS-u generalnie i co sprawia, że postaci mają ogólnie też więcej czasu na ultimate'y, no i jest to mega duża zmiana. Takie moje gdybanie w tej chwili na temat tego tej planszy, ale wydaje mi się, że jest to na tyle ogromna zmiana, że każdy z nas będzie musiał na nowo podejść do gry i uczyć się jej od nowa, od zera. Jest to rewelacja. Dla mnie jest to rewelacja. Bardzo się cieszę, że coś takiego pojawiło się w grze i już się nie mogę doczekać, żeby jutro już pograć właśnie na tej większej, powiększonej mapie z nowymi postaciami. Kolejna teraz bardzo, bardzo wielka zmiana. Może się wydawać też taka raczej niepozorna, może nie też, ale może się wydawać niepozorna, ale jest to ogromna zmiana, czyli zmiana ilości postaci w puli. Tak zwany bag, czyli deweloperzy Riotu nazywają to miejsce, w którym są wszystkie postaci torbą. I z tej torby są losowane postacie do twoich sklepów. I w tej chwili w tier 1, czyli na przykład takich Garen, Darius, Vayne i tak dalej, w puli ich było 39. Po zmianie będzie ich 29. Tier 2 z 26 na 22, czyli na przykład Jace, którego może nie być już w secie. Tier 3, czyli na przykład Kennen albo Veigar, z 18 na 16. Tier 4, czyli Jinx i Draveny, z 13 na 12, a tier 5 bez zmian zostaje na 10. Czyli każda postać ciągle jest możliwa do zrobienia 3 gwiazdkowej postaci z każdej możliwego sortu, ale jest o wiele ciężej zrobić postaci, które inni gracze mają. Już nawet w przypadku tier 1, moim zdaniem, będzie o wiele ciężej zrobić srebrne postaci z... Załóżmy, że ktoś inny będzie budował postać A i jeszcze inny gracz będzie budował postać A. I obydwaj już mają po 3-4 sztuki każdej z tych postaci. Zdecydowanie to utrudni zbudowanie tobie tej samej postaci, uzbieranie ich w trzech sztukach, niż było to do tej pory. Ale jednocześnie, i to jest bardzo istotne, jeśli ktoś jeśli znajdzie lukę, znajdzie niszę, w której postaci nie są używane gdziekolwiek na mapie, na u jakiegokolwiek gracza, to zdecydowanie łatwiej będzie uzbierać tą postać do srebrnego i do złotego poziomu. Szczególnie ma się to odniesienie do tier 3, który jest bardzo mocno wykorzystywany w każdych buildach, a jednocześnie oczyści te pule, żeby dostać coś, czego inni gracze nie mają. Ale co też może zadziałać bardzo pozytywnie, jest to w przypadku tier 4, które najczęściej są to jakieś bardzo mocne carry, bohaterowie tacy, tak się przewiduje przynajmniej, że na przykład w nowym secie będzie to Twitch, który będzie pewnie oblatywany przez prawie że każdego gracza, z racji, że zawsze jest jakiś potrzebny jakiś carry. Jakaś postać, która atakuje mocno autoatakami i będzie zadawać jak największy damage w całej kompozycji. I w tym momencie, już teraz, do tej pory, jeśli dwóch graczy miał na przykład zbudowanego Dravena, to już mega ciężko jest zbudować trzeciego Dravena na srebro, tak? W tym momencie myślę, że już będzie nawet o wiele ciężej zbudować drugiego Dravena, bo to się wydaje być malutka zmiana o tą jedną postać, ale w ogólnym rozrachunku zmienia to na tyle prawdopodobieństwo dostania tej postaci, że nie będzie już takie łatwe zrobienie po prostu netdeckowego builda, bo możemy po prostu nie mieć tych postaci, co jest mega dobrą zmianą i mam nadzieję, że wpłynie dostatecznie na netdeckowanie kompozycji, bo to nie o to chodzi w TFT, żeby po prostu brnąć zawsze w jeden build albo mieć po prostu 2-3 buildy, które się zawsze forsuje i to tyle. TFT jest przede wszystkim na temat improwizacji i dostosowania się do tego, co mi daje gra. I to jest, moim zdaniem, największy skill w tej grze, żeby uklecić coś z niczego, tak naprawdę. I mam nadzieję, że ta gra będzie na tym się rozgrywała w przyszłości. Więc tą zmianę przyjmuję z otwartymi rękoma. Bardzo, bardzo jestem z tego zadowolony, zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Teraz kolejna zmiana. Mana Generation Rules. Pamiętacie, już od miesiąca mówiłem, że zrobię wideo na temat generacji many na temat u postaci, ale nie zrobiłem tego dlatego, że wiedziałem od deweloperów, że się to zmieni. Więc mówię, po co mam nagrywać wideo na temat many, skoro połowa tego wideo będzie nieaktualna. No ale teraz już wiemy, jak będzie wyglądała nowa generacja many, więc będę w stanie usiąść do tego filmiku, już go na poważnie zrobić, więc będzie to jeden z pierwszych filmików zaraz po tych patch notach, do którego usiądę. I tutaj też są ogromne zmiany. I już wam tłumaczę dlaczego. Po pierwsze, wszystkie jedno gwiazdkowe czempiony w tej chwili będą zawsze dawały 8 mana dla siebie za atak, dwugwiazdkowe czempiony będą dawały zawsze 10 mana i trzygwiazdkowe czempiony będą zawsze dawały 12 mana zamiast 10. Czyli jest to dodatkowa motywacja, żeby robić trzygwiazdkowe czempiony, ponieważ one będą częściej używały swojego ultimate'a albo szybciej, w zależności od tego, czy potrzebujemy go raz czy wiele razy, ale
Co też jest mega ciekawe, jest to, że pierwsze gwiazdkowe czempiony będą szybciej generowały manę, nawet jeśli to będzie na przykład tier 4 jednogwiazdkowy, tak? Więc jest to też duża zmiana. Ale zmieniono redukcję, przepraszam, nie zmieniono redukcję, zmieniono ilość many generowanej poprzez obrywanie obrażeń. Do tej pory można było wygenerować maksymalnie 50% puli swojej many i za obrażenia, które dostała postać. W tej chwili niestety nie wiem, czy jest to zredukowane o 15%, czy przez 15%. To znaczy, że w tym momencie, czy będzie można zdobyć 35% maksymalnej swojej ilości many z ilości, którą masz, czyli załóżmy, że jakaś postać ma 100 many i do tej pory można było zdobyć 50 many, jeśli twoja postać oberwała jakimś stromotnym ciosem i dawało jej maksymalnie to 50% many. Nie wiem, czy teraz do tej pory, po tej zmianie, będzie to 35%, czyli 35 many, czy będzie to 15% mniej od 50%, czyli w tym momencie będzie to 42,5. Dobrze będzie? Dobrze powiedziałem. 42,5. Więc jest to coś, co muszę jeszcze uściślić z dewami, zanim zrobię ten filmik, ale wpływa to, w jaki sposób wpłynie to na grę, a w taki, że postaci będą o wiele ważniejsze miały, może tak, na postaci o wiele ważniejszy będzie attack speed niż jego wytrzymałość, bo więcej many będzie się generowało poprzez ataki niż poprzez otrzymywanie obrażeń. Więc jest to nerf do wszystkich postaci, które są tankami, a jest to duży buff do wszystkich postaci, które są carry i mają duży attack speed, a jednocześnie małą ilość many potrzebują do tego, żeby rzucać ultimate'y. Gdybyśmy w secie 2 mieli na przykład Akali, to jest to mega, mega buff do Akali. Ale pewnie już Akali nie zobaczymy, więc problem z głowy. Ale generalnie są to bardzo istotne zmiany. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy jest to dobra zmiana, czy zła zmiana, ale zdecydowanie jest to zmiana w którym kierunku. Więc mam nadzieję, że będzie to zmiana w dobrym kierunku. Ogólnie z większością zmian się zgadzam zazwyczaj z devami, więc jestem dobrej myśli. A teraz jeśli chodzi o przedmioty. Dużo zmian. Curse Blade jest w ogóle został wyrzucony z gry. Z racji tego, że nie widzę tutaj, żeby zostało wyrzucony Rapid Fire Cannon, to załóżmy, że zostaje w grze. Czyli większa mapa, Rapid Fire Cannon dostał dużego buffa. Wyrzucenie Curse Blade'a nie dziwi mnie, bo jest to jedna z takich dziwnych mechanik w grze, która sprawiała, że tak naprawdę ktoś mógł budować, opierać cały swój build na niższym levelu, a w wyższych gwiazdkach postaci. I tak naprawdę mu kontrowaliśmy to poprzez autoataki. No trochę taka bzdura, więc cieszę się, że ten item został usunięty, a inna sprawa, że przez bardzo długi czas w ogóle w grze był pobugowany. Więc też dobrze, że nie zobaczymy tej mechaniki. Kolejną zmianą, i to bardzo ciekawą, jest już w tym momencie Runan nie będzie budowany ze szpatuli, ale będzie budowany z Cloaka i z łuku. Cloak i łuk, no to był oczywiście build na Curse Blade'a i w tej chwili będzie to Runan Hurricane, czyli o wiele łatwiej, ale zdecydowanie częściej będziemy mogli budować sobie Hurricane'a, a nie tylko w momentach, kiedy naprawdę mamy szpatulę i nie mamy już nic innego do roboty z tą szpatulą. Bo tak zazwyczaj było. Miałeś Dravena albo miałeś jakiegoś Carry'ego i widzisz, że masz szpatulę, ale w sumie, no dobra, mogę zrobić Dragon Claw'a, ale to nie lepiej w sumie dać mu 40% Magic Resista i dodatkowy damage. Jeśli miał jakieś on-hity, to zazwyczaj był lepszy Hurricane. Ale to też jest takie... Zależy tylko komu grałeś, czasami się nawet bardziej opłacało zrobić po prostu tego Dragon Claw'a niż Runan's Hurricane. W tym momencie jest to item, który daje i attack speeda, i trochę magic resista, więc pasuje ogólnie do bohaterów typu carry i wydaje mi się, że będzie to dobra zmiana pozytywna. Teraz, jak widzicie, dużo zmian ze spatulami i już mówię dlaczego. W zasadzie tego, że w secie drugim pojawiają się nowe klasy, którym jest na przykład Inferno, Magowie, Warden, Light i Berserkerowie, no to w tym momencie zostają wycofane te jednostki, które są w secie pierwszym z danymi traitami, no to też ich przedmioty spatulowe, czyli na przykład Spatula i Chain Vest już nie daje Knighta, no bo Knightów nie ma w grze, więc jest to w tej chwili Warden. No i tak jak widać, są to nowe kombinacje, żeby można było zbudować więcej Inferno niż się powinno mieć, więcej Magów niż się powinno mieć, więcej Wardenów, czyli tych nowych Knightów tak naprawdę, czy nowych Knightów Guardianów, a więcej tych lightów, które nie wiem, co robią jeszcze, no i więcej berserkerów, które są przeciwieństwem asasynów, bo atakują frontline i backline. Co też jest ciekawe, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać.
Kolejne zmiany, jeśli chodzi o statsy na itemach. Spatule w tej chwili nie dają już double statsów. Nie powiem wam czemu. Jest to dosyć dziwne. W pewnych częściach się zgadzam, bo na przykład wardeni, którzy podwajają wartość armoru z przedmiotów i ogólnie z postaci, dublują na przykład, albo nawet przy maksymalnym buffie dają 400%, to rzeczywiście można by zrobić tutaj jakieś chore liczby na tym armorze i tu by się zgadzało, ale nie wiem jak z innymi przedmiotami. Więc nie wiem, czy to nie jest naprawdę dosyć duży nerw do przedmiotów ze spatulą, no ale zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Co do innych zmian. Chain Vest daje w tej chwili 25 armor rank 20. Myślę, że jest to po części zrobiona ta zmiana, dlatego że właśnie spatula już nie daje double statsów. Więc jest to jakaś tam mała zmiana, ale przy wardenach będzie miała znaczenie, bo wardeni buffują podstawowy armor, czyli tak naprawdę zamiast 40 będzie to 50. No to już jest 10 armora, to już jest duża zmiana, bo to już jest połówka kolejnego itema. Death Cap, który do tej pory był tak naprawdę ciężki był wybór pomiędzy Death Capem a może nawet nie ciężki, ale powiedziałbym tak. W większości przypadków, 9 na 10 przypadków, wolałbym zbudować Jeweled Gauntlet, który dawał krytyki na czarach, niż Death Capa, bo lepiej jest mieć szansę zdmuchnąć jedną postać w jednym strzale, niż zadawać generalnie bardziej konsystent duży damage. I to jest taki ogólnie prawda na temat TFT. Jeśli pamiętacie, jak wyglądała Akali z Double Infinity Edge, po prostu zdmuchiwała czempionów o tak, no to jest na tej samej zasadzie. Więc w tej chwili ten devka będzie dawał więcej AP, więc wydaje mi się, że tu już będzie można pomyśleć, czy jest ten consistent damage na tyle wysoki, żeby był lepszy niż Jeweled Gauntlet. Dragon Claw, nie wiem co myśleć na temat tej zmiany. Z 75% Magic Reduction na 50% Magic Reduction. Jestem troszkę rozdarty, z racji tego, że są lobby, w których bez Dragon Claw'a nie da się grać, bo jest tyle po prostu czarodziejów, że jak nie masz żadnej możliwości wybudowania sobie Magic Reduction, po prostu Magic Resista na jakimś swoim carry, no to jesteś zdmuchiwany z powierzchni ziemi i nic nie zrobisz. I Dragon Claw dawał na tyle w tej chwili tej redukcji, 75%, że cały czas ta postać dostawała obrażenia, ale nie była niepokonana. I tak samo to się odnosiło, znaczy przy smoka to jest trochę inaczej, no bo smoki dostawały bonusowe itemy, więc to troszkę trzeba to inaczej rozpatrywać, ale generalnie jak się komuś używało slot na Dragon Claw'a, to było to coś za coś. Więc bardziej bym widział tą redukcję na przykład na 65, albo nawet na 60%, niż na 50. Przy 50 ja naprawdę nie jestem w stanie teraz stwierdzić, czy w ogóle będę ten przedmiot budował. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że budowanie dwóch Dragon Claw'ów w tej chwili nie będzie miało sensu, no chyba, że naprawdę lobby będzie dyktować taką zmianę. I trzeba będzie grać na Magic Reduction i stakowaniu jakichś Claw'ków w innych przypadkach. No nie wiem. Ciężko stwierdzić, ale wydaje się być to bardzo dużym, mega srogim nerfem, który może spotkać już ten Dragon Claw w śmietniku, tak naprawdę. Kolejna zmiana. Giant Slayer. Też wam mogę powiedzieć anegdotkę. Gdy widziałem pierwszą wersję tych patch notek, Giant Slayer z 5% max HP w True Damage'u zadawało 8% True Damage'u w obecne HP i powiedziałem do Morta, mówię, kurde, wydaje mi się, że to nie jest nerf, tylko ogromny buff, który sprawia, że ten przedmiot będzie broken. Z racji tego, że w TFT nie chodzi o to, jak często zadajesz consistent damage, tylko jak duży zrobisz pierwszy damage. I w tym momencie Giant Slayer, który zadawałby 8% obecnej ilości HP w True Damage'u, sprawiłoby, że każdy carry, który miałby ten przedmiot, jeszcze szybciej by się przebijał przez pierwszych tanków, ale po prostu jak miazga, jak ciepły nóż w masło by wchodzili. Po prostu. Więc teraz już widzę, że w tych patchnotkach nie jest to True Damage, ale Physical Damage, który teraz za to mnie zmusza do myślenia, czy to jest w ogóle przedmiot, który będę chciał budować. Z racji tego, że wydaje mi się, że w nowym secie będą bardzo duże ilości armorów stakowane, szczególnie jeśli ludzie będą szli w wardenów, więc jestem ciekaw, na ile jeszcze Giant Slayer będzie dobrym przedmiotem do wykorzystywania. Zobaczymy. Naprawdę nie jestem w stanie stwierdzić. Wydaje mi się, że jest to taki na granicy używalności, ale lepszy na przykład niż zdecydowanie lepszy przedmiot niż Hydra. Możemy do Hydry porównać w sumie, bo Hydra używa twoje statystyki HP, więc jest używane tylko i wyłącznie na postaciach, które mają bardzo wysokie HP, tak? I to zadaje 3% tylko i wyłącznie. A za to tutaj mamy 8% przeciwnika HP,
i jego obecnego HP, czyli nie jest to stała liczba. Czyli wydaje mi się, że prawie że w każdym przypadku, a szczególnie w postaciach, które same w sobie są carry, czyli nie mają dużej ilości HP, to Giant Slayer jest po prostu 1000 razy bardziej użyteczny. Więc po co w sumie Hydra? Bardzo niszowy przedmiot i nie wiem w sumie, czy jest potrzebny w grze. Szczególnie jeśli Shapeshifterów nie będzie już w grze. A chyba nie będzie. A kolejny przedmiot, Guardian Angel. Jestem mega zdziwiony, że Guardian Angel został w ogóle w grze. I jest w drugim secie. Został dlatego, że jest bardzo problematycznym itemem. Nie dość do balansu, to jeszcze do bugów. Jak wiecie, Guardian Angels ma po prostu bugów co niemiara do tej pory. No i trzeba będzie dalej się z nim borykać, więc jestem trochę zdziwiony, że nie zostało to w ogóle wyrzucone z gry. Ale w tej chwili będzie dawało 400 HP zamiast 500. Już kiedyś chyba na PBE wydaje mi się, że była taka zmiana. Niewiele to zmienia, bo chodzi o użyteczność tego przedmiotu, jeśli chodzi o revive'y, czyli nieprzerywanie ultimate'ów, ale pytanie tylko teraz, na przykład nie będzie już Kennena, nie będzie Morgany, a to są przede wszystkim ci dwaj beneficjenci tego przedmiotu, a więc pytanie, na ile ten przedmiot jeszcze będzie użyteczny. Trzeba będzie obejrzeć wszystkie postaci i jak działają ich ultimate'y, żeby zobaczyć, czy Guardian's Angel jeszcze będzie użytecznym przedmiotem w mecie. Potem mamy kolejny nerf na Ionic Sparku. Pamiętacie, że Ionic Spark zadawał 200 true damage'a kiedyś? 200. A i jeszcze do tego Imperial na to działał, więc można było zadawać 400 true damage'u z każdym ultimate'em. W tej chwili będzie zadawał 100. No myślę, że okej. Okay. Nie będzie się opłacało jednego robić, tak jak przed tym się nie będzie... Tak jak się przed tym nie opłacało robić jednego Ionic Sparka, bo tak naprawdę dopiero zaczął robić coś, gdy się miało 2 lub 3, to tak samo teraz będzie się opłacało dopiero mieć 2 lub 3 Ionic Sparki, żeby cokolwiek zaczął robić. Tak mi się wydaje. Ludens Echo, nerf ze 180 na 150 damage. Wydaje mi się, że to jest dosyć dobra zmiana, bo Ludens Echo decydował gierki w early game i w mid game, ale był raczej taki useless w late game, no chyba, że był na Akali. A w tej chwili jest już mniej decydujący w mid game, bo ciągle jest decydujący w early game, ale jest to raczej dobra zmiana. Więc zobaczymy. A Negatron Cloak z 20 na 25, czyli tak samo jak Chain Vest. Myślę, że to jest to wypadkowa ze zmian ze spatuli, która nie daje już double statsów. Pamiętajcie, że to jest dodatkowy stat zrobienia tak naprawdę Dragon Claw'a. To musicie o tym pamiętać. A Recurve Bow z 20 za to znerfiony do 15 na Attack Speedzie. To też jest ważne, bo Attack Speed wpływa na generację many, która została zbuffowana w tej chwili. Więc mając nerfa na Recurve Bow, a buffa na manie, wychodzi pewnie na jedno. Nie zrobiłem matematyki, ale myślę, że wyjdzie na jedno. Red Buff dostaje mega dużego reworka. To znaczy, że z każdym hitem zadaje 2% max HP, czyli tak naprawdę jest połówką Giant Slayera, a oprócz tego jeszcze pali. Więc w tym momencie Red Buff będzie zastępował Giant Slayera na carrych, ale nawet nie na carrych, bo Red Buff jest po prostu dobry na postaciach, które długo żyją. Więc wydaje mi się, że będzie teraz to jeden z lepszych przedmiotów do budowania. Moim zdaniem przynajmniej. Ja zawsze byłem dużym fanem Red Buffa i budowania go i stakowania. Więc, znaczy może nie stakowania, ale stakowania na różnych postaciach. I wydaje mi się, że Red Buff wróci teraz do łaski. Zekes Herald do tego dostał buffa, który jest to dosyć potężny buff. Pamiętajcie, że 5% na Attack Speedzie na Zekę to jest tak naprawdę 5 razy 5, czyli 25% Attack Speeda, który w tym momencie z buffem many, no to Zekę może być jeden z przedmiotów, które będziemy robić w tym momencie na sorcererach, przepraszam, na nowych magach i ogólnie na postaciach, które będą ultimate heavy. Kolejne zmiany. Uncommonowe boksy dostają w tej chwili mniej golda, minimalnie mniej golda. Tak samo złote boksy dostają minimalnie mniej golda, a więc nie wiem, jakie to są liczby, ale powiedzmy, że okej. Okay. Załóżmy, że ze złotego już nie dostaniesz 7 golda, tylko 6 na przykład. Ale jest to average, więc może, nie wiem, może jest po prostu mniejsza szansa, żeby dostać 7, a nie zmniejszono 7 do 6. Więc ciężko mi stwierdzić tutaj. Po prostu ufam devom, że widzieli, że jest za duża średnia i tyle. Reduce the chances of getting combined items slightly. Z tym się trochę nie zgadzam. Uważam, że dostawanie ogólnie przedmiotów skombinowanych ze sobą, czyli wiecie, nie mówię tutaj o dragonie, nie mówię tutaj o karuzeli. Mówię tutaj o specyficznie, na przykład walczysz z wilkami albo z raptorami, z kuropatwami i nagle wypada ci jeden skombinowany przedmiot już cały.
Nie zgadzam się z tym, że to powinno być negatywne uczucie, bo w jakim momencie to, jak to w tej chwili działa, jest tak, że gra widzi, że powinieneś dostać dwa przedmioty, ale decyduje, że te dwa przedmioty, które powinieneś dostać, są jednak połączone ze sobą i dostajesz przedmiot skombinowany. Czyli na przykład powinieneś dostać belta i łezkę, ale dostajesz Redemption. Gra tak zdecydowała. I to jest negatywna zmiana, bo nigdy nie masz opcji do tego, żeby zrobić własnej decyzji, wykonać własnej decyzji na temat, jak byś chciał połączyć te połówkowe przedmioty. Więc uważam, że akurat pomniejszenie szans na dostanie kombinowanych przedmiotów nie jest dobrą zmianą, bo tylko powiększy uczucie niesprawiedliwości, jeśli dostaniesz przedmiot, który ci nie pasuje w ogóle do kompozycji. Moim zdaniem, jeśli chodzi o tworzenie, przepraszam, nie tworzenie, ale dostawanie skombinowanych przedmiotów, to powinien być zawsze pozytywny wydźwięk mieć. To znaczy, jest prosta zmiana na to. To znaczy, że kiedykolwiek, jeśli miałbyś dostać dodatkowy przedmiot, to powinno to działać w ten sposób. Gra rozpoznaje, że z jednego wilka wypada dodatkowy przedmiot. W sensie skombinowany przedmiot. Czyli z tej połówki, które ma ten wilk, załóżmy, że ma on ten belt tam, to on nie zabiera innego przedmiotu z innego wilka, tylko dokłada jedną połówkę do tego przedmiotu, który jest w tym wilku. I w tym momencie masz dodatkowy pełen przedmiot, ale jest on randomowy. Może być on pasujący do twojej kompozycji, może być niepasujący, ale nigdy nie będzie to negatywne doświadczenie. No a w tej chwili niestety czasami jest to negatywne doświadczenie. Sam miałem już przypadki, że w jednej grze dostawałem 3 skombinowane przedmioty, które mi totalnie rujnowały grę. No ale, no nie wiem, może w przyszłości. Dragons now drop 2 common orbs in addition to their carried item. Czyli smok wyrzuca do teraz 2 pospolite puszeczki, czy tam orby, z których wypada najprawdopodobniej gold lub ewentualnie Niko albo jakiś pojedynczy przedmiot w mniejszych ilościach. Elder Dragon i Rift Herald tak samo rzucają pospolitą jedną beczkę i niepospolitą w dodatku do ich przedmiotów, czyli tak naprawdę jest tak samo szansa na cały przedmiot, mały przedmiot i gold i Niko. Once you pick something up from the carousel, your little legend no longer has collision. Dobra zmiana, bo szczególnie to jest... znaczy, może tak. W przypadku pierwszej karuzeli wydaje mi się, że to nie będzie miało dużej zmiany, bo ciągle ciężko będzie zobaczyć, czy podniosłeś jakiś przedmiot, czy nie, ale przynajmniej przeciwnicy nie będą cię spychać. Więc to jest okej. Okay. Kolejna zmiana to champions that contribute to a trade will have the portraits and tier information displayed inside the tooltip. Czyli będzie można sprawdzić, otwierając jakąś postać, czy ma ona... w jaki sposób wykorzystywana jest ta postać w obecnym twoim buildzie. Champions that are active on the battlefield will have their portraits highlighted. Okej. Okay. To coś... chyba jest jakaś duża zmiana w UI, której nie rozumiem. Chyba po prostu będzie można... Wiecie co? Przewiduję, że to będzie tak, że będzie można wcisnąć coś w rodzaju tabulatora, żeby zobaczyć, jakie mają buildy ludzie. I będzie widać także twój build. I wtedy będzie można zobaczyć, jakie postacie masz tam zbudowane. No nie wiem, zobaczymy. Ciężko mi to stwierdzić. Red buff i Morelgon tooltip now correctly states it blocks 80% of healing. To tak w sumie nic ważnego, bo to tylko tekst. I sfiksowano bug, gdzie 3 gwiazdkowe, 3 kosztowa unity were doing one more player damage than intended. A to nawet nie zauważyłem tego. Chociaż powiedziałbym teraz, że no, oczywiście było czuć, że zadawało więcej obrażeń. To by było na tyle. Jutro już gramy w nową wersję TFT z nowymi postaciami, w nowej, większej planszy. Nowy, lepszy TFT. Mam nadzieję, że wam się spodoba i będziemy się widzieć jutro na streamie. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Jak wam się podobało, zostawcie komentarz, powiedzcie, co wam się podobało. Jak wam się mega podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jak wam się jeszcze mega bardziej podobało, no to nie obraziłbym się, jakbyście zostawili subika. Pa, pa, kocham was.